A więc witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Przed państwem KTM XC400. Nigdy w życiu nie kupię KTM-a, nigdy w życiu nie kupię KTM-a. No i właśnie się stało. Wszystko przez Kubę, to było wszystko przez Kubę. Postanowiłem, że sprzedam po prostu KMX-a i załatwię sobie taki sprzęt. Także witam was z pokładu XC400. Mamy dzisiaj piękną pogodę, mamy luty, a jest o dziwo nawet bardzo dużo stopni, prawie 20. Można sobie dzisiaj pozwolić na jazdę w samych spodniach, bluzie, bez jakichkolwiek ocieplaczy. W terenie zachowuje się bardzo łagodnie, nie? Da się tym jeździć, tak nawet na spokojniaka. Jedy jeden, dwa, bez wariowania, ale jak się mu odkręci, no to dzieje się, dzieje. Plan na dzisiaj jest taki, trochę bardziej ogarnąć KTM-a w terenie, bo jak można zobaczyć po poprzednim odcinku, pierwszą jazdę tym KTM-em troszkę zlamiłem. Na tym torze nie wrzucałem większego biegu niż dwójka. A teraz już się w miarę pewnie czuję, po tym jak sobie ustawiłem tylny zawias. Bardzo przyjemnie mi się teraz nim jeździ. Chowałoby jakoś ten wyjechać, bo mi się powoli robi ciepło. Jak widać, bez najmniejszych pytań sobie radzi. Czuję, że przydałaby się tutaj lekka regulacja gaziora, bo trochę go, tak można powiedzieć, zalewa na takich średnich obrotach. No, teraz czuć. Ma taką dziurę w gazie między wolnymi a wysokimi obrotami. Raczej tam wyjeżdżać nie będę, bo za bardzo nie ma tam wyjazdu w kolejną stronę, więc sobie zawrócimy i poszukamy sobie terenu pod nasze możliwości. Jestem dzisiaj sam, także w bajorze nie chcę się taplać. Ło! Oj chuj! Przedni hebel się zdupcył. Wypadł mi taki kurde... Spróbuję go znaleźć. Może mi się uda. Może jakoś niezbytnio daleko. Może go jeszcze zdołam znaleźć. Aczkolwiek, no może być ciężko. O, jest! Dobra, zajebiście. Co my mamy? Mamy tą gumkę, ale tego tłoczka tutaj nie ma. Ja tą gumkę sobie chociaż schowam. Coś by tu zmontować takiego, żeby się dało naciskać tego hebla. No a dzisiaj to już chyba bez szans. Dobra, odpada. Nie znajdę. Jeszcze się tam przejadę. Ja sobie przeszukam na razie internet, czy w ogóle coś dostanę taką część. I widzimy się za chwilę. 5 minutes later. Myślę, że nie ma co rozpaczać nad tym jednym bolcem. Nie bądźmy baba. Może mi tu się wrzuci w oczy coś błyszczącego. O, jest! Ale szczęście. Ale fart! Znalazłem tą gumkę i znalazłem tego wolca. Teraz tylko nie zgubić klamki i będzie dobrze. O, tu podjazdy można atakować. Śliskie mam to siodło z tyłu, ale podjazdy wklepują się elegancko. To mi się podoba. Po co mi heble, widzowie? Po co mi heble? Tu się nie hamuje. Strefa zagrożenia wybuchem. Może zrobić bam. Zaraz to naprawię i będę mógł tu skoczyć. Tego kija zabiorę, bo on jest tak rzucony. I normalnie wjeżdżam tu. Hop, ciup. Tylko muszę sobie wycentrować. O kurde, lis. Dobra, odpada. Mało miejsca. No ale to się przedziera. Ja MRF-em to by stał w miejscu. A to wolne obroty, elegancko. O kurde. Dobra, tu trzeba ogniem. Aaaa! Ale dostałem kijem w głowę. Dobrze, że mam hełm. Widzę, że tu góry syte. Ale tu ognie muszą chłopaki iść. Stój! Nie mam hebla. Ile tej wachy jeszcze? No... Większe pół baku. Jakbym znał ścieżki, szedłbym ogniem tutaj, takim pełnym. A że ja nie wiem co, gdzie, jak. O, widzicie? O tym mówię. Jeszcze się wczuję, jeszcze się wczuję, żeby tym gumować. We'll be right back.
Więcej nie jadę tak szybko. Dobra, już mamy ten taki punkt, który można powiedzieć, że nie przyspieszamy, a jedziemy stałą prędkością. A widzicie? Próbuję stałe obroty, no i kurde, tak średnio. Pasowałoby właśnie wskaźnik tutaj podtegować. Ale tak szczerze, widzowie, wam powiem, że ja bym nie mógł tym jeździć supermoto. Sprężynę mam popuszczoną na maksa, nie jest nawet spięta dobrze. I wam powiem, że mimo tego i tak jest tu strasznie tak twardo, ale w terenie jest fajnie. Poza tym brakiem hebla przedniego, no i ta regulacja gaziora, bo jak ma te obroty jednak średnio to nie idzie. Może samo czyszczenie wystarczy. Dobra, sprawdzimy sobie jak to idzie. Mamy jedynkę. Mamy dwójkę. Dobra, dawaj truje. Dobra, czwórki ani nie próbuję. Bo ja widzę, że ja się muszę tak trzymać. Ale widoczek piękny, nie? Ja wam powiem, że tęskni mi się za supermoto i to tak dosyć konkretnie. Mam czasem taką ochotę po prostu złożyć byle jak tą DRDT, żeby po prostu pojechać, ale że jeszcze sobie poczekam, będę miał wszystko gotowe na cycuś, to będzie zajebiście. Ale widoki. O? Co jest? Ma na mnie chrapkę chyba. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę, fajny, pozytywny komentarzik i widzimy się za tydzień w odcinku na kanale o godzinie 17. Pozdro się ma, cześć!